Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Przepiękna znowu pogoda, więc pewnie zaraz pójdziemy do Jaxy oczywiście. Ale jutro ma być załamanie. Ja zawsze tego vloga jakoś zaczynam od tej pogody, no ale nie da się po prostu nie mówić o tej pogodzie, bo jest przepięknie. No a czasem znowu jest jak jest. No, pogoda jest w kratkę, ale do czego zmierzam? Dzisiaj byłam znowu na wizycie u pani fizjoterapeutki, u pani Marty. Chodzi mi o ten mój brzuch, a właściwie to moje wzrosty, które tam ciągle są po tych cesarskich ścięciach i nie chcą puścić. Ostatnio... O! Hanusia przyszła z tym... z hula hopem. Co tam się dzieje, Miłoszek w domku? Oj, jakieś tam są dziwne odgłosy. No, cześć Miłoszku. Każdy tu robi coś swojego, ale w każdym razie dawno nie było mnie na wizycie, bo jakoś tak ciężko się dopasować. Pani Marta ma gabinet w Gliwicach, ale do Gliwic mi nie po drodze, no bo jednak trochę muszę sobie jechać, ale ona też przyjmuje w Rudzie. Co, kochanie? Patrzcie, jakie pomidory. No to idziemy zobaczyć. Zrobimy kontrolę, a zaraz wam dokończę o tych moich problemach. Wow! No za niedługo już będą do jedzenia. Już jeden mamy w lodówce, nie? Tak, trzy mamy. Trzy są małe, a jeden jest duży. Duży, no właśnie, ale te duże są super, naprawdę. Na drugi rok posadzimy tylko te duże pomidory. A te są też takie... gorące, bo tu jest słońce, a ty bez tych, bez skarpetek, ale bez butów. Wiesz, jak to parzy na tej kostce? Straszliwie. Ona się nagrzała, no właśnie, idź na trawkę. Na trawce jest przyjemniej. No i myślę, że na drugi rok postawimy tylko na te pomidory, na jakiś szczypiorek, pietruszkę, bo to do zupy się przydaje, i na truskawki chyba. Nic więcej, bo zobaczcie, tu jest stanowczo za mało miejsca na to, co się tu nasadziło, przez to te rośliny też cierpią, bo nie mogą... Borówki? O, to nie wiem, czy to nam się uda. Te rośliny po prostu nie mogą się rozwinąć w pełni, później cierpią, bo albo woda do nich nie dociera, albo słońce i tak dalej. W każdym razie, wracając do tej wizyty u pani fizjoterapeutki, byłam. Dawno mnie nie było, bo tak jak mówię, pani Marta jest rzadko u nas tu w Rudzie, a mi się nie chce do Gliwic jeździć, to przyznaję się bez bicia, i zobaczcie, co dostałam. Bo znowu jestem bardzo pospinana, znaczy to się znowu te tkanki pokleiły. Dostałam też serię ćwiczeń do wykonywania. Ćwiczenia jutro wam pokażę. To tata. A to właśnie, to jest druga rzecz, którą dostałam. Proszę bardzo, mama dostała szczoteczkę chirurgiczną do rąk. To jest szczoteczka, którą chirurdzy myją swoje rączki, jak idą przed operacją. Jak się przygotowują do operacji, to myją swoje rączki właśnie taką szczoteczką chirurgiczną. Z jednej strony mogę pokazać? Zaraz ci dam, Haneczko. Z jednej strony mamy gąbeczkę, z drugiej mamy takie włoski. I właśnie tymi włoskami mam się masować po brzuchu. Musimy jakoś uwrażliwić ten brzuch, bo ja właściwie go tak w połowie nie czuję, wiecie. On jest coś tak... kiepsko się unerwił. O, co tu się stało? Ała. A to takie małe, Hanka jest. Tak, nie boli mnie i nawet nie płaczę. Mm-hmm. No i właśnie okrężnymi ruchami mam się po tym brzuszku masować, żeby go po prostu tak trochę właśnie uwrażliwić. Takie mam zadanie. Masowanie i ćwiczenia, ale ćwiczenia to już jutro wam pokażę. Na spokojnie rozłożę się i pokażę, co mam robić. Ale to nie są dla mnie łatwe ćwiczenia, bo ten brzuch mnie bardzo boli, wiecie. I o, robot tu chyba jeździ, to nie wchodzę, bo będzie głośno. I to naprawdę jest dla mnie problematyczne, bo ja ciągle mam ten ból brzucha, a to jest taki ból brzucha, jakbyśmy byli oberwani. No to pomyślcie sobie, zróbcie pompkę, napnijcie brzuch, kiedy jesteście oberwani. No właśnie, boli strasznie. W ogóle zobaczcie, ustawienie salonu jeszcze nie wróciło na swoje tory. Na razie tu stoi fotel, tu kanapa. Wiecie co, ta kanapa w tym miejscu jest całkiem spoko, bo wiecie, tak przechodzicie i tak co chwilę można na niej przycupnąć. O jacie. Bransoletkę z naklejek sobie zrobiłaś? Tak, a nawet mogę ją odkleić. Super, pięknie. Podoba ci się z mamą w domu? Tak. A tak. A za niedługo do przedszkola, bo w sierpniu już możesz iść do przedszkola swojego. Cieszysz się? Do pani Klaudii i do dzieci, koleżanek i kolegów. Jej, hurra! Hurra! A my tu sobie chillautujemy na ogrodzie zimowym. Haneczka tu coś kolorowała, chyba jakieś Barbie, nie? No a Miłoszek, no jak Miłoszek, je sobie smacznie arbuza. No to pokaż. No tak, różne takie, fajna ta książka, nie? Też trochę tekstu, trochę zagadek, trochę malowania i naklejki też są chyba, nie? Bardzo fajna.
No, tu jeszcze masz dużo. O, tu już taki artystyczny nieład, bardzo drugą. Duży. Pokażę no. Ona jest gdzieś na końcu. Gdzie ona jest? Ręczniki tu. Już czekają tu gotowości. Tu jej coś przykleiłaś, tak? Taką kokardę na biust. No, a my jak zwykle z arbuzem w ręku, nie? Anusia, zjedz sobie ten arbuz, bo Miłosz już tu drugi kawałek pędzluje, a ty jeszcze nic. Zjedz sobie. Misiek, ale ci kapie. Na ten dywan też? Przepraszam cię bardzo. Też? Na spodenki. A, dobra, no trudno, no. Z arbuza to ciężko, będę musiała polać to wrzątkiem. Podobno właśnie to jest sposób na wybawienie plam z owoców, czyli że zanim wkładamy rzeczy do pralki ubrudzone jakimiś tam, wiecie, owocami typu arbuz, truskawka, malina, to polewamy wrzątkiem i podobno to schodzi bez problemu. No i potem pierzemy. To przetestuję to dzisiaj, bo jak widać, Miłoszek to ktoś konkretny. No ale masz jeszcze arbuza, Misiek, to trzeba wygryźć. To ci to na pół zrobię, co? I będzie ci łatwiej. No dobrze, to zrobię na pół. No i to jest właśnie szczęście, że moje dzieci, o Haneczka, już też się zabiera za arbuza. Lubią owoce. Co się zrobiłaś? Utknęła ci noga? Tak. O ja cię. Dobra, to chodź, mama ci to przekraje. Zaraz to wrócę, dobra? Tylko ci to ukroję. No i tak jak powiedziałam, to jest właśnie szczęście, że moje dzieci lubią owoce. Arbuz, jabłko, pomarańcze lubią, truskawki, maliny. Z Miłoszkiem i z Haneczką jest tak, że jeden owoc lubią trochę bardziej, drugi mniej, nie ma takiego, no chyba arbuza lubią obydwoje, ale tak to wiecie, Miłosz woli jabłka, Haneczka pomarańcze i tak to jest, ale ogólnie jedzą bez jakichś tam, wiecie, problemów. Nie muszę wciskać tych owoców, tylko po prostu sami chętnie je szamią. Ekipa już spakowana, mycka na głowie u Haneczki, czapka, dżokejka, zwał jak zwał. Idziemy jeszcze na plac zabaw. Powiem wam, że pogoda u nas dość taka upalna. Słońce też teraz wyszło, bo cały czas dzisiaj, wiecie, było duszno, ale to słońce było gdzieś za chmurami. Teraz niestety wyszło, niestety mówię, bo jak zwykle właściwie większość placów zabaw jest po prostu w słońcu, na patelni. No ale idziemy na chwilę, jest 14:25, Mati do 16:00 jest w pracy, więc pójdziemy teraz na chwilę na ten plac zabaw i potem... No? A ty masz ała. Aha, no malutkie ała tam jest. To każde ała jest straszne, ja wiem. No i potem po placu zabaw pojedziemy chyba na jakieś lody po prostu, bo myślę, że na tym placu zabaw to jest kwestia 10-15 minut, bo jak te słońce nie zajdzie za chmurę, no to nie damy rady. Dobra, wychodzimy. Dobre? No, ściągnij sobie. Teraz tu nie ma słońca na szczęście, bo na tym placu zabaw to był niezły upał, co? A teraz już nie ma. No, teraz tu siedzimy sobie w cieniu to. Zjecie lody, jedziemy do domu, bo tata z pracy przyrzuci. Kochani, zobaczcie, co ja tu mam. Strelicję. I jaka ogromna, duża Mateusz, jak ją zobaczył, to mówi, Paulina, co ty znowu wymyśliłaś? Gdzie my ją postawimy? Tym bardziej, że w zimie ona powinna po prostu, wiecie, przezimować jakby w domu, bo ona nie może za bardzo zmarznąć. Ona nie jest odporna na właśnie takie warunki atmosferyczne. Na ten moment będzie stała na ogrodzie zimowym, ale naprawdę jest piękna, ogromna. I właśnie szukam dla niej miejsca. Miłoszku, ale ty ją tam zostaw w spokoju, ok? Żeby ona trochę pożyła, dobra? Pożyła? No, pożyła. Myślę, że zaraz będę próbować, bo wiecie, u mnie jest tak, że muszę to zobaczyć naocznie i wtedy mi się to przypasuje w jakieś miejsce. Na razie przesunęłam nasz ogrzewacz gazowy, bo spróbuję właśnie dać ją w tym miejscu. Nie wiem, zobaczę, zaraz się okaże. Będziemy tu jak zwykle jeździć z meblami i teraz z kwiatkami. Ale naprawdę. Znaczy jest bardzo brzydka, żeby przypadkiem od razu nie padła, nie?
Wczoraj Strelicja znalazła swoje nowe miejsce w nowym domu. Proszę bardzo, stanęła tu w rogu, zajęła miejsce ogrzewacza gazowego. Zrobił nam się tu teraz taki fajny kwiatowy kącik. Jest ta Strelicja, która robi ogromne wrażenie moim zdaniem. Dajcie znać, jak Wam się podoba. No i dajcie znać, jeśli macie taką roślinkę, jak ją pielęgnować, bo bardzo by mi było przykro, gdybym ją natychmiast uśmierciła. Jakieś tam wskazówki dostałam, ale dobrych rad, takich sprawdzonych, nigdy nie za wiele. Jeśli macie w domu te roślinki, to dajcie znać w komentarzach, jak je pielęgnujecie, żeby cieszyć się po prostu nimi przez jak najdłuższy czas. Ogrzewacz gazowy stanął na razie tu w rogu. My aktualnie go nie używamy, bo w lato jest ciepło, nie potrzebujemy go używać. Wieczorami też tu tak nie siedzimy, więc stanął tu w rogu, a jak coś, to zawsze można nim wyjechać. No i oczywiście można go nawet tam włączyć, bo to nie stanowi problemu. Tu jest na razie ten mój kwiatuszek, który umiera. No umiera ewidentnie. Pisaliście też, że może go przelałam, ale nie, ja też go rzadko podlewałam. Bardziej to bym go wysuszyła, bo ja to aż tak rzadko go podlewałam, że on już się trochę wysuszył. Nie wiem, dam mu jeszcze trochę czasu. Może rzeczywiście jak pobędzie tu w tych okolicznościach przyrody, że tak powiem, ma to światełko. Podlewam go raz na tydzień, tak nawet na dwa, bo jak widzę, że jest już bardzo suchy. Mówiliście właśnie, żeby go często nie podlewać. Będę się stosować do tych rad, czyli podlewać go gdzieś tam raz na tydzień, albo nawet raz na dwa tygodnie, tylko żeby go nie przesuszyć, bo ja wtedy w przedpokoju, jak on stał, wiecie, to ja go nie podlewałam jakiś dobry miesiąc, bo wiecie, jak to tam stał w rogu i zapominałam po prostu o nim. Tak jak dbam o kwiatki, o sorczyki, podlewam co tydzień i tak dalej, tak o nim totalnie zapominałam, więc może to z przesuszenia, może jakoś odbije, da radę. Nie wiem, co mu się dzieje, no bo to jest dziwne, nie? Może ma jakąś chorobę. Nie wiem, jak mam tu jakiegoś eksperta, właśnie ogląda ten mój film, to proszę, podziel się radą, ekspercie, i powiedz, co mam z nim zrobić. Może są jakieś odżywki. No hej, obiecałam, że pokażę, jakie ćwiczenia pani fizjoterapeuta mi zleciła na te wzrosty, żeby po prostu ten brzuch wzmocnić. Pani fizjoterapeutka mówiła, że też są skutki uboczne w postaci tego, że trochę schodzi na obwodzie. I jeśli rzeczywiście z ręką na sercu robimy te ćwiczenia codziennie, więc ja dzisiaj zaczynam. Pierwsze ćwiczenie już znacie, ja już pokazywałam Wam kiedyś, tylko ja tak właśnie średnio ćwiczyłam ostatnio. To ćwiczenie polega na tym, żeby się po prostu położyć na ziemi, na czymś twardym i na wydechu, co ważne, na wydechu wciągać brzuch i próbować wcisnąć się w ziemię. O, mniej więcej tak to miało być. Może być, wiecie, z podkurczonymi właśnie kolanami, nogami. No i jedziemy. Wdech. I wydech. No i tak właśnie mam zamiar poćwiczyć z 10 razy właśnie na wydechu, próbować wciągnąć brzuch i próbować wbić się jednocześnie w ziemię. To boli. Boli bardzo, bo tak jak Wam mówiłam, mnie cały czas ostatnio znowu ten brzuch boli, doskwiera. To jest takie uczucie, tak jakbym była oberwana, tak już też, tak jak też mówiłam. No i takie ćwiczenia, wiadomo, że powodują dyskomfort i ten brzuch boli jeszcze bardziej. No ale skoro mają pomóc, to ja zaciskam zęby i robię, i już idę po piłkę, bo jeszcze jedno ćwiczenie z piłką. Pożyczyłam od dzieci piłeczkę. A dlaczego z piłką? No bo wtedy jest łatwiej. Mamy rekwizyt, wiecie, głowa ma łatwiej to zakodować, że trzeba naciskać na piłkę z jednej i z drugiej strony. Właściwie chodzi o to, aby właśnie naciskać, że, jak Wam to wytłumaczyć, chodzi o to, że robimy nacisk rękami na piłkę, a jednocześnie pchamy nogami. I wtedy nam się bardzo spina brzuch. No i to boli. Co Wam będę gadać? W moim przypadku to bardzo boli. Jak nie macie wzrostów, to może nie będzie tak boleć, a podobno, tak jak mówiłam, bo ja Wam pokazuję te ćwiczenia, bo podobno jakby efektem ubocznym tych ćwiczeń jest właśnie to, że brzuch na obwodzie trochę się zmniejsza. Och, mnie strasznie boli.
specjalne ćwiczenie jeszcze z piłką, ja go nie próbowałam jeszcze, więc mogę mieć problem. Też naciskamy jednocześnie, naciskamy, tą nogą pchamy do siebie, ręką od siebie na piłkę i jedna ręka idzie do góry za głowę, a druga idzie do przodu, ale do przodu, nie w górę. O Boże, jak boli. Oh, masakra. Powiem Wam tyle, to jest masakra. Mam nadzieję, że właśnie z każdym dniem będzie po prostu coraz lepiej, bo te wzrosty trochę też będą puszczać. Oby. Oby. Dobra, korzystając z okazji, że się szykuję, przypomniało mi się, że ostatnio bardzo duże zapytanie dostaję na temat tego palenia, czy Ty się opalasz, jak się opalasz, że jesteś opalona, czy używasz samoopalaczy. Myślę, że to jest spowodowane tym, że po prostu jest lato i jakby jest większa potrzeba na to, żeby mieć opaloną skórę. Nie lubię słońca, nie lubię się opalać, do solarium nie chodzę. Kiedyś rzeczywiście chodziłam, tak z doskoku, bo właśnie nie znałam samoopalaczy, a inaczej, znałam samoopalacze, ale były owiane taką złą sławą, że pomarańczowa jesteś, że to są plamy wychodzą i tak dalej. No ale raz się nakusiłam, powiem Wam, że po reklamie influencerskiej się nakusiłam, mówię, spróbuję. I jak spróbowałam, tak używam od 2 lat tych samoopalaczy Stan Expert. Ja mam tą piankę Coconut Glow i tą używam najczęściej. Raz kupiłam chyba Dark Topaz, ale ona mi tak nie podeszła, bo to wiecie, to są jakby odcienie tej opalenizny, tam jest mnóstwo tych produktów. Ja używam właściwie cały czas tą. Niestety to nie jest tani interes, bo taka jedna buteleczka to 160 zł, ale rzeczywiście dla mnie to jest jakość. Ja robię to raz w tygodniu. Oczywiście do tego potrzebujemy taką rękawicę, żeby to, wiecie, dobrze rozsmarować takimi właśnie okrężnymi ruchami, żeby właśnie nie było plam, tak jak jest to u mnie, że wiecie, mówicie fajnie, fajnie, masz opaleniznę, nie ma plam, nic się nie dzieje. No i właśnie dlatego to jest taki mój, taka moja alternatywa, od 2 lat używam. Powiem Wam jeszcze, że raz skończyła mi się ta pianka i poszłam do Rossmana, kupiłam w Rossmanie jakąś, nie wiem z jakiej firmy, już nie pamiętam, no ale była o dużo tańsza, właściwie połowę, bo można by było rzec nawet trochę więcej, bo chyba 70... No, około 70 zł kosztowała, ba, potem widziałam w promocji, że można ją nawet dostać za 50 parę złotych, jak wchodzi w promocję, więc no różnica jest w cenie, ale dla mnie też jest różnica w jakości. Nie trzymała tak długo na skórze, miałam lekkie zacieki, co już mi się nie podobało. Możliwe, że moja mama sobie na przykład tą piankę z Rossmana chwali, no ale wiecie, że ona jest ogólnie opalona, lubi słońce, czasem do solarium też chodzi, a ja po prostu, chociaż ostatnio chyba bardzo rzadko, no ale wiadomo, teraz jest lato, no to się właśnie opala, ale ona kocha słońce, lubi sobie usiąść, ma czas też na to, żeby usiąść na tym słońcu. Ja tego czasu ani nie mam, ani nie lubię, nigdy nie lubiłam się opalać na słońcu, ale lubię być opalona. No i to był zawsze mój problem, bo wiecie, jak już się zaczyna lato, bo w zimę mi to tak nie przeszkadza, no bo wiadomo, chodzimy w spodniach, w swetrach, no ale latem, no to spodenki, spódniczki, sukienki i te nogi moim zdaniem o dużo lepiej wyglądają, jak są opalone. Oczywiście to jest moje zdanie, bo to są gusta i o gustach się, moi drodzy, nie dyskutuję. Ja oczywiście od razu dodaję, że to nie jest żadna współpraca. To jest po prostu produkt, który używam i Wam polecam. Zresztą ja nie rozumiem później tych przytyków, wiecie, bo gdybym teraz robiła to w jakby formie współpracy i polecałam Wam rzeczywiście ten produkt, bo ja biorę tylko takie współprace, gdzie naprawdę tych produktów używam, gdzie się sprawdzają, albo kiedy chcę coś przetestować po prostu. I naprawdę wiele współprac jest odrzuconych już na wstępnym etapie. No a tu zawsze, wiecie, trochę jest, oczywiście wiecie, ja mówię teraz do mniejszości, no ale są takie osoby, które od razu się przysyrają, że o, współpraca, że to wszystko jest piękne i polecam. Nie, moi drodzy, tak nie jest. Ja to sobie filtruję, bo nie chcę po prostu polecać Wam czegoś, co jest do dupy. No prosto, powiem tak brzydko. Więc to nie jest żadna współpraca, ale chętnie bym miała współpracę, bo naprawdę bardzo lubię ten produkt i bym się ucieszyła. I teraz jeszcze kolejny produkt. Właściwie ja tego nie odkryłam. Poleciła mi to moja fryzjerka. Ja chyba też jeszcze Wam o tym nie wspominam, ale mogliście to zobaczyć na Instagramie i już dostałam od Was feedbacki na Instagramie, że kupiliście i że to jest super. To kosztuje około 50 zł, więc już to nie jest taki wydatek. Starczy na dłużej, wydaje mi się, niż pianka. Zależy, jak tą piankę oczywiście używacie też. Ale to jest produkt do włosów. To jest produkt, wiecie, jak to jest napisane, czekajcie, to jest jako odżywka, ale
po polsku nie ma, jest odżywka w sprayu, która po rozpylaniu na włosy nadaje nowy odcień niechcianych ciepłym tonom blondów. Wiecie, o co chodzi? O to, że dla blondynek to jest, po to, żeby nie mieć żółtych włosów. I chyba zauważyliście, że ja już dawno nie byłam u fryzjera, bo dopiero teraz idę w połowie sierpnia i to będzie prawie 3 miesiące, kiedy ostatni raz byłam u fryzjera na rozjaśnianiu i w ogóle u fryzjera. I powiem wam, że wiecie, te włosy już po kilku tygodniach zaczynały się robić żółte. No bo blond ma to do siebie, wypłukują się te tonery, a to po prostu jest niesamowite. Dodaje taki beżowy, fajny odcień blondu. Zresztą widzicie, jakie mam teraz włosy. Też piszecie, że masz naprawdę fajne włosy. A jak to działa? Właśnie na takie mokre włosy, trochę przesuszone ręcznikiem. Psikamy. Tylko muszę to rozmieszać, bo to jest jakby takie dwufazowe. To działa jak te fioletowe szampony, bo jak czasem się psiknęłam, to widziałam, że to ma taki odcień fioletu. No teraz mam jasną bluzkę, to może nie jest za dobre, że to robię. No sobie tak wiecie, nie oszczędzam, ale w sumie wystarczyłoby kilka razy psiknąć. No ale nie oszczędzam, ale już naprawdę mam to długo i uwaga, ja myję codziennie włosy i codziennie tym psikam. No i popsikane, teraz lekko, tak jest napisane instrukcji obsługi, żeby troszkę tak wmasować to w te włosy. No i możemy zacząć stylizację, czyli albo to zostawiamy, bo ja czasem nie suszę włosów, chociaż ostatnio staram się, bo już sama nie wiem, jak to jest. Jedni mówią nie, lepiej nie suszyć tych włosów suszarką, drudzy mówią tak, lepiej suszyć, no i różnie to jest. Jak mam czas, to suszę, bo rzeczywiście jak suszę, no to one lepiej odbijają od nasady, są takie, wiecie, uniesione, no bo wtedy z głową w dół suszę je i się tak fajnie uniosą. No i teraz właśnie możemy już, ten produkt jest już na włosach i możemy stylizować, no wedle jakby uznania, jak tam wolicie. No i tyle, jeśli chodzi o moje polecajki. Zahaczyłam jeszcze o ten temat współpracy, no bo to jakby się nagminnie pojawia. Jak jest oznaczone zawsze współpraca, to znaczy, że ja tego nie używam, że to jest w ogóle BBB, a ja to reklamuję, bo dostałam za to kasę. To jest bardzo wkurzające, bo ja takiej polityki tu na swoim kanale, my obydwoje z Mateuszem nie prowadzimy, no bo możecie to też zauważyć, co reklamujemy, no to co używamy, nie? No to tak jak z tymi żelami Bambino, mieliśmy co prawda współpracę na Instagramie, nie tu na kanale na YouTubie, ale jak się Bambino do mnie odezwało, to mówię, ja cię kręcę, no jedna z wymarzonych współprac, bo od kilkunastu miesięcy używamy tych żeli, u nas się bardzo sprawdzają, używamy po prostu całą rodziną tych żeli, bo one są takie, wiecie, bardzo delikatne, skóra właśnie wrażliwa i atopowa, a Miłoszek ma podejrzenie, znaczy podejrzenie, no kiedyś mi tak powiedział lekarz, że Miłoszek ma AZS, chociaż powiem wam, że one nam się właściwie u nas w ogóle niczym nie objawia. Czasem i to w młodszych latach, bo teraz naprawdę musiałabym odpukać niemalowane i mam tym nigdzie, nic się nie dzieje. Czasem mu te policzki takie czerwone się robiły. To właśnie było niby uczulenie. Ale jak tak obserwuję, to wydaje mi się, że to nie jest do końca AZS, ale bardziej taka jakaś alergia pokarmowa. Ja wtedy zauważyłam, że jak zjadł za dużo jogurtu, to właśnie to mu wychodziło na tych policzkach. Ale nie wiem, nie mówię, bo nie jestem lekarzem, nie znam się. W każdym razie dzięki tym żelom wszystko jest ok, wiecie, na skórze. No ja się też nie muszę przejmować, bo kiedyś było tak, że wiecie, oni mieli swoje żele, my mieliśmy swoje, ale wiecie, gdzieś to tu blisko stało wanny, no wiadomo, jak to żel, żeby mieć pod ręką. No i nieraz się zdarzyło, jak to dzieci, że Miłoszek sobie coś dał, albo Haneczka. No i właśnie w przypadku Miłoszka nagle były, wiecie, jakiś wysyp czegoś, no bo wiadomo, nasze żele były troszkę inne niż te dla dzieci, dla Miłoszka i dla Haneczki. No a od tej pory nie ma żadnego problemu, wszyscy używamy tych żeli Bambino i naprawdę są super. No. No i tak to się prezentuje. A te Bambino to w ogóle już wam powiem, że jest zapach rabarbaru, micelarny i mirabelkowy. Mirabelkowy, ten mirabelkowy jest super. No to tak. No to wszystkim teraz narobiłam reklamę. No i tyle. A na razie idę do tych moich, bo tam są za drzwiami.